Halcz, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku ze Slay the Spire. Wracamy do gry po naprawdę długiej przerwie. Ostatni raz widziałem, że miałem grę uruchomioną 20 lutego, tak mi się na Steamie wyświetliło. Kim dzisiaj zagramy? Szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia. Nawet kim myśmy grali ostatnio. Wydaje mi się, że graliśmy albo pancernikiem, albo tym kolegą. Wiem, że na pewno obserwatorką jeszcze nie grałem na tyle, żeby wygrać nią podejście, ale... Nie wiem, co to jest w ogóle, ten tryb wyniesienia. Wiecie co, ja spróbuję dzisiaj zagrać cieniem, czyli tą kobitą, co truje na tym trybie wyniesienia. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, czego się spodziewać, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dam sobie radę. Co możemy tutaj robić? Startowy artefakt możemy utracić, a otrzymać losowy legendarny. I szczerze mówiąc, na początku każdej walki wyjątkowe karty jakoś specjalnie mi się nigdy się nie podobały, więc ja bym z chęcią otrzymał losowy inny legendarny. Zyskaj energię na początku każdej tury, nie możesz... Halo! Czemu nie mogę odpoczywać w obozowiskach? To jest legendarny artefakt, czy kogoś porąbało? To jest z dupy artefakt. Oj, o co chodzi tutaj? Czemu ty się tak świecisz? To znaczy, że jesteś dodatkowym z tego trybu wyniesienia, być może. Albo w ogóle jesteś jeszcze mocniejszy. Ale daj ci spokój, ile tu jest elitarnych przeciwników? Rzeczywiście bardzo dużo. A nie wiem, czy ja chcę iść na elitarnych przeciwników, skoro nie mogę odpoczywać w obozowiskach. Co to jest w ogóle za zaparzacz do kawy, no? Już mi się nie podoba to podejście. Nie wiem, ja bym poszedł może... No jak pójdę tu i obozowisko, no to... No nie, muszę pójść jakąś drogą, po której nie będę zmuszony iść na kolejną walkę z przeciwnikiem. Na kolejną walkę z przeciwnikiem elitarnym. Najprostsza droga... O Jezu, wszędzie minimum z dwoma muszę walczyć. Na to wygląda. Nie, mógłbym ominąć w ogóle przeciwników elitarnych idąc tędy. I tu, i tu. Ale oczywiście nie chcemy elitarnych przeciwników omijać. Wybierzmy jakąś w miarę prostą drogę, czyli nie wiem, wydaje mi się, że tak tutaj sklepik, proszę bardzo, na start. Potem idziemy tędy i tu. Jak to wyjdzie? Nie mam zielonego pojęcia, ale no ruszajmy, bo ile można gadać? Dawno nie grałem, bo szczerze mówiąc zagrywam się ostatnio strasznie dużo w Dead Cells. I wiem, że... To są różne gry, ale jeśli Dead Cells nie widzieliście, serdecznie wam polecam, bo ja miałem naprawdę długą przerwę od tej gry i powrót do niej po takim czasie jest naprawdę genialny. Osłabienie, mniej obrażeń zadajemy, świetnie, już mi się to nie podoba, ale i tak ciebie zabijemy na strzała, no ty sobie tam odpalisz, proszę bardzo. A nie, ty nie odpalasz tej tarczy, a to dziwne. Oni chyba tylko w pierwszej turze mają tę tarczę taką po otrzymaniu obrażenia. Jeżeli pierwszy raz już zaatakują, to jest luz. A nie, ja go przecież uderzyłem, nieważne. No, pierwszy przeciwnik bardzo łatwy. Wy mi w ogóle pisaliście, o co tu mamy, kolczatki. Kiedykolwiek przeciwnik cię zaatakuje, zadaj mu 3 punkty obrażeń. Czyli po prostu będziemy mieli ciernie. To jest fajne bardzo, 5 punktów bloku, dobierz 2 karty. Mamy więcej energii w tej grze, więc ja bym to salto w tył wziął. Co tutaj mamy w sklepie? Nic ciekawego. Smuga jest bardzo fajna. Nie tracę bloku z początkiem kolejnej tury. Ja bym tutaj no, zagrał na blok, bo nie mamy jak odpoczywać w obozowiskach, więc jak ja miałbym się inaczej leczyć? Muszę zagrać całą tak naprawdę grę tylko i wyłącznie na bloku i nie tracić dużo zdrowia, więc kupimy sobie smugę. Resztę pieniędzy na co możemy wydać? Moglibyśmy pozbyć się jakiejś karty tutaj startowej, ale szczerze mówiąc wszystkie te karty startowe są ok. Nie chcę uderzenia nawet wyrzucać, bo nie mamy za bardzo innych kart zadających obrażenia. Ten nóż moglibyśmy wziąć i go ulepszyć? To nie jest zła karta, ale czy warta aż 72 coiny? Chyba nie. Ja bym zaczekał i zebrał więcej pieniędzy na inny sklep, kupił tam jakiś artefakt. Wydaje mi się, że za często w tych sklepach wydaję pieniądze na jakieś takie mało potrzebne karty, zamiast czekać na fajne artefakty. Dwie losowe karty, gdzie mamy karty startowe głównie, szczerze mówiąc to mi się nie ulepszamy ich. Za 14 zdrowia, jak ja nie mam jak się leczyć, dajmy sobie spokój. Dobrze, szykujemy się do walki. Ciebie, kolego, zabijemy już na starcie. Fajnie jest mieć więcej bloku, ale kurczę, znaczy więcej bloku, więcej energii na start, ale... Nie wiem, czy to jest tego warte.
O, proszę bardzo, salto w tył. Przydaje nam się teraz tylko po to, żeby kolejne uderzenia sobie przywołać. Fajnie. No, a co ja chciałem powiedzieć? Wy mi pisaliście bardzo często w komentarzach i czy to się nagrywa? Nagrywa. Pisaliście mi bardzo często w komentarzach, że na początku, gdy mam taki wybór u tego wieloryba, czy jakoś, nie wiem, tak wieloryb taki wielki, który daje nam wybór, powinienem zdecydowanie częściej brać, że pierwsze trzy walki przeciwnicy mają tylko jeden punkt zdrowia. A ja zawsze biorę tam ulepsz właśnie artefakt zamiast za standardowy, zwiększ maksymalne zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Wypad rażenie jest średnie, trujące tknięcie jest bardzo fajne, nie dość, że daje dużo obrażeń, to jeszcze nakłada truciznę, która jest genialna. Którą drogą teraz pójdziemy? Ja nie sądzę, żebym walczył z trzema elitkami, nie czuję się na siłach na trzy elitki, a idąc tędy omijam obozowisko, więc ja bym... A może i nie omijam obozowiska? Mam dodatkowe obozowisko tutaj, więc będę miał dwa obozowiska. Tu jedno, tu drugie i tu jeszcze trzecie na końcu. We wszystkim będę mógł ulepszać karty. Dobra, ryzyk, fizyk. Idziemy tutaj na bossa. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Co tu mamy? Czas puścić koło w ruch. Jesteś gotów? Oczywiście, że jesteś. Dobra, gramy. Nie, ja tu zawsze mam pecha. Zobaczymy, co wyjdzie. No i oczywiście, no jakąś losową kartę stracę pewnie, no bo co innego. Usuń kartę stali. A, to jest nagroda. Aha. Może być. No cóż bym usunął, ja bym bloki zostawił, pod żadnym pozorem mi nie chcę wyrzucać, gdy nie mogę odpoczywać w obozowiskach, uderzenie odrzucę, teraz dostaliśmy uderzenie z trucizną, więc wychodzi na to samo, ale zastanawiam się strasznie, o co chodzi z tym tutaj elitarnym, takim podpalonym, czy on jest lepszy, czy... Tak się, tak wygląda, jakby był lepszy, on jest... Co za przeciwnik głupi. Czekajmy, ja będę mógł na niego nałożyć po prostu więcej trucizny. Znaczy więcej trucizny. Po prostu truciznę pierwszym uderzeniem chciałbym mu nałożyć. A, i on nie wstanie. Chyba, że wstanie, bo otrzyma obrażenia od tego. Dobra, nieważne. Zróbmy tak. Czy salto w tył chcę rzucać? Neutralizacja? Nie. Wszystkie inne fajne rzeczy mamy na kolejną turę, więc ja salta w tył nie rzucam. No, zobaczymy jak pójdzie. Zapomniałem spojrzeć miksturek w sklepie. Rzeczywiście te miksturki w sklepie są też zdecydowanie lepsze niż mi się wiele razy wydaje. I powinienem na nie spoglądać często. Dobra, mamy energię na wszystko. Musimy po prostu zagrać to w tej kolejności, aby nie odrzucić karty. Na dodatek 5 punktów bloku przejdzie na kolejną turę, więc jest całkiem nieźle. Ale no... Dosyć szybko walczymy z tym bossem. Ja naprawdę nie mam za bardzo możliwości w ogóle... blokowania dobrego jego ataków. Zobaczymy jak to pójdzie. Jakbyśmy mieli jakąś truciznę, to rzeczywiście fajnie się gra na truciznę plus blok, tak jak raz graliśmy. Wtedy czułbym się pewniej. Teraz tak... Dobra, lecim tak. Smugę oczywiście, na kolejną turę po prostu 5 punktów bloku za free. Pożarcie duszy, o Jezu, on nam wszystko zrobi. Zmniejszy siłę, zmniejszy zręczność, im dłużej z nim będziemy walczyć, tym będzie tylko gorzej, więc trzeba go zabić jak najszybciej. Rzućmy to salto, o, same bloki, świetnie, czyli już wiem, że w kolejnej turze nic nie zablokuje, bo wszystkie bloki są wyrzucone. Jestem w szoku, że mając tylko jedno uderzenie z trucizną, powoli tę truciznę na tego gziomka nakładamy. Nie jest tego dużo, ale zawsze coś. Czy chce się bronić? No, muszę, mi się wydaje, się bronić. Odrzućmy to uderzenie, koniec tury. Pierwsze otrzymano obrażenia jakieś. No i po raz kolejny to pożarcie duszy, a ja nie mam jak mu zadać obrażeń, najgorzej, bo to jest naprawdę najgorsza tura na coś takiego, nie mam w ogóle jak się... nic mu zrobić. W kolejnej turze go nie zabija, mam zbyt mało siły, on... w pewnym momencie mógłby nam tak zmniejszyć tę siłę, że no, nie bylibyśmy w stanie mu zadać w ogóle obrażeń. Same obrony, ja cię kręcę. Dobra, jeżeli dobrze pójdzie w kolejnej turze go zabijamy, ale no bardzo dużo obrażeń nam zadał. Znaczy bardzo dużo, no. Sporawo. Trucizna go teraz dobije. I co my z niego dostaniemy? Złoto, nie trafiasz na zwykłych przeciwników w nieznanych pokojach z znakiem zapytania. Okej. Okay. Wybierz jedną z trzech bezbarwnych kart, daję ją do ręki, w tej turze kosztuje 0. Okej. Okay. Co tu mamy? Zyskaj 2 punkty energii w następnej turze. Średnie. Daję losową kartę umiejętności do ręki. W tej turze jej koszt wynosi 0 wykluczenie. Też średnie.
Zdaje 15 punktów obrażeń, dobierz dwie karty więcej w następnym turze. To mi się nawet podoba, tego łowcę wezmę. Idziemy do obozowiska, by ulepszyć sobie karty i idziemy... O, co tu się dzieje? Pierwszy raz coś takiego widzę. Co to jest? Rubinowy klucz. A, to chyba o to chodzi, że możemy te klucze zgarniać. Nie wiem, czy chcę to robić. Szczerze mówiąc, jak mogę ulepszyć karty? Co mi dodaje? 20 punktów obrażeń, 8 punktów bloku. 8 punktów bloku, to trujące dźgnięcie najbardziej by się opłacało ulepszyć. Najpierw ulepszę to. Inne karty jak dla mnie są nieopłacalne do ulepszenia. Jeżeli trafi się kolejne obozowisko bez jakiejś fajnej karty do ulepszenia, to najwyżej wtedy sobie przypomnimy to coś. Ale co to jest? No nie mam zielonego pojęcia. On nic nie robi teraz, więc lecimy łowce. Kolejne uderzenie, no i niestety nic więcej do zrobienia nie mamy. Dużo kart bloków odrzuciliśmy, więc on teraz będzie... On w ogóle jest niefajnym bossem na mnie, bo za każdym razem, gdy użyjemy karty umiejętności, on ma zwiększone obrażenia do końca niestety walki, więc chyba te pierwsze 10 punktów obrażeń przyjmę na klatę, bo akurat mamy bardzo dużo uderzeń na ręce, a potem będę mógł coś ze smugą i innymi umiejętnościami kombinować. Nie zwiększajmy mu po prostu obrażeń. Naprawdę dużo zdrowia już stracił, więc przy dobrych doborach kart będzie git. Dobrych doborach kart, czy to ma sens? No, wiecie o co chodzi. Dobra, w ostatnim turze się nie blokuje. W kolejnej turze już bym się poblokował. Zależy oczywiście, co nam się trafi. No i przy dobrej też, przy dobrej ręce będziemy w stanie go zabić już normalnie. Trujące zgnięcie, świetnie. Neutralizacja, no i niestety już nic więcej. On i tak pada w kolejnej turze. Jedna karta wystarczy, aby go dobić. I co się bardziej opłaca? Raz zagram obronę, raz ocalałego, nic więcej. Proszę, niech się trafi jedno uderzenie. No na pewno tu jest jedno uderzenie jakieś. O, łowca, super. Nie poszło źle. Obrażenia po raz kolejny otrzymane, ale nie poszło źle. Co ja gadam? Jest strasznie. Jest druga elitka, ja nie mam połowy zdrowia. Jeszcze muszę końcowego bossa zabić. Masakra. Za każdym razem, gdy zagrasz 3 karty ataku w jednej turze, zyska 1 punkt siły. Fajna rzecz, bardzo fajna. Kolejne trujące dźgnięcie, czy to gin, gin, gin? To nie jest zła karta, szczerze mówiąc. Za 1, 13 punktów obrażeń wszystkim przeciwnikom. Nie mam tak naprawdę innych lepszych kart, ale to trujące dźgnięcie ulepszone znowu jednak będzie chyba, mi się wydaje, lepsze. Szczególnie zwracając uwagę na walki z jednym silnym przeciwnikiem. Co tu się tak łączyć? Nie rozumiem. Aha, rozumiem. Mamy albo, kiedykolwiek użyjesz mikstury, przywróć 5 perzet, no to jest... Ja muszę to mieć, bo jak inaczej się będę leczył? Albo ten szafirowy klucz. Rozumiem, że szafirowy klucz będę mógł zdobyć w innych skrzynkach chyba później. Albo sobie przypomnieć w obozowisku. Ja muszę wziąć tego skrzydłowca. Bez niego ja umrę, no. I teraz są zdecydowanie więcej warte mikstury. Się z czego bardzo cieszę. Ulepszamy kolejne trujące dźgnięcie, bo jest genialne. Teraz mamy dwa uderzenia trucizny, aż za 4 punkty. Bardzo dużo tutaj niewiadomych, więc być może tutaj również się uda mu uleczyć. Ale spoko, przeciwnik, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o solo. Świetne karty na start, dwa trujące dźgnięcia. Jeszcze sobie siłę zwiększyliśmy. Jesteśmy w stanie go zabić w kolejnej turze, wystarczy, że dostaniemy to coś, co daje 15 punktów obrażeń i jeszcze uderzenie jedno zwykłe. A neutralizacja, uderzenie, spróbujmy dobrać kolejne karty do ataku. I już po przeciwniku tak naprawdę, bardzo fajnie. Takie walki to ja lubię. No liczyłem na kolejną miksturę, szkoda, że się nic nie trafiło. Dobierz 3 karty, odrzuć jedną kartę. Kalkulowane ryzyko, odrzuć swoją rękę, następnie dobierz tyle samo kart. To jest bardzo fajne ulepszone, bo chyba nie jest z wykluczeniem, jeżeli się nie mylę. Więc ja bym to wziął. Wziąłbym i ulepszył, koniecznie. Ta karta ulepszona jest genialna. Po prostu zmieniamy sobie rękę. Szlamowy glut, oho. Tracimy złoto albo tracimy zdrowie. Nie no, ja tracę złoto. Oczywiście tutaj nie idę po kasę za zdrowie. Natrafiasz na niepozornie wyglądający piedestał z błyszczącym złotym bożkiem. Złoty bożek. Przeciwnicy gubią 25% więcej zdrowia. Uruchamiam pułapkę. Ale co to jest za pułapka, szczerze mówiąc? Nie mam pojęcia. To też jest niefajny boss. Nie lubię z nim walczyć. Nie no. Gram dzisiaj na naprawdę bezpieczny... No gram bezpieczne, o właśnie, kolejny szafirowy klucz, co tu jest? Kiedykolwiek otrzymasz klątwę, to twoje max PZ zostaną zwiększone o 6.
Raczej nie gram na otrzymanie klątw, więc wezmę ten szafirowy klucz. Być może się opłaci. Czy chcę coś sobie tu przypomnieć, czy ulepszyć? Tak, nie ma wykluczenia wtedy to. Ale się boję, że jeżeli teraz sobie czegoś nie przypomnę, to w kolejnym akcie nie będę mógł tego zrobić, więc ryzyk fizyk, teraz sobie coś przypominam. Mamy kolejny klucz. No i lecimy na bossa. Możemy się wyleczyć za 5 po użyciu mikstury. Mamy kolejną bezbarwną kartę na ręce dzięki temu. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Salto w tył. No, neutralizacja może być, no ale nic tak naprawdę ciekawego nie ma. Kalkulowane ryzyko zostawię sobie na moment, w którym on będzie na przykład bardzo dużo obrażeń zadawał. Ja będę musiał to obronić, albo mu zmienić ten tryb zadanymi obrażeniami na niego. Ile? Ile ty bijesz? Czy ty jesteś nienormalny? Oczywiście, wypijam miksturę, co tu jest? Słabe, panika. Zyskaj 30 punktów bloku, nie możesz zyskać bloku przez nam do 2 tury. Szczerze mówiąc, to jest okej. Wybierz kartę ataku ze stosu rozgrywającego, umie się w ręce. Tylko tak, ile mu zadamy obrażeń? 8 plus 8 to jest 16. Plus trucizna mu zada jeszcze 8, czyli 24. Nie, nie potrzebujemy paniki, bo trujące dźgnięcia go tak naprawdę zabiją. Ale i tak wezmę panikę na przyszłość. Mimo wszystko, teraz wydaje mi się, że trujące dźgnięcia... On ma jeszcze blok, jestem głupi. Ale i tak go zbijemy. Bo teraz 6. Teraz 6. Jeżeli dobrze rozumiem, trucizna również mu zmieni ten tryb jego. Mam taką nadzieję. Jak nie, to jestem w szoku, naprawdę w szoku. Tak, zmienił tryb bardzo dobrze. Jesteśmy uratowani. Nie musimy sobie w tym momencie zarzucać tej karty z blokiem, aby nie otrzymywać bloku dalej. I tak. No, gramy tego łowcę. O, on ma teraz ciernie, zapomniałem kompletnie. To może zagrajmy smugę i obronę, nic więcej na razie. I teraz znowu będzie miał tę zmianę trybu? Chyba jeszcze nie. Neutralizacja, w dobrym momencie. Znowu niestety sobie zadajemy obrażenia. Trujące zdjęcie muszę zagrać. Dwie obrony również muszę zagrać. Paniki na razie nie gram. Z paniką zaczekam. Kolejny punkt siły dla nas. To jest ostatni boss tego aktu, więc oczywiście ja mogę zostać na jednym punkcie zdrowia po walce z nim i się kompletnie nic nie stanie. 20 punktów obrażeń coś zadajesz. Coś za dużo jak dla mnie. Wolałbym, żeby zadał mniej. Mogę wybronić wszystkie, ale wtedy nie zadam ci kompletnie żadnych obrażeń. I szczerze mówiąc, to jest dla mnie ok. Koniec tury, nie jestem w stanie nic więcej zrobić. Mam nadzieję, że w kolejnych po prostu turach on nie będzie aż tyle bił. Ok, zamierzasz się bronić i to jest mi bardzo na rękę. Te trujące dźgnięcia świetnie wchodzą. No, opłaca się grać na tę truciznę. Kolejny punkt siły dla nas. No tu nie mam tak naprawdę co zrobić. Koniec tury. A ciekawe, że tak szybko się zmienił. On w tym trybie nie zadaje za dużo obrażeń. To jest dobry moment, aby zagrać po prostu smugę, obronę i nic więcej. Zostanie z nami... zostaną z nami punkty bloku. Łowca i tak mu nie zada obrażeń, bo on ma pancerz. I on ten pancerz straci na początku kolejnej tury, jeżeli się nie mylę. A trucizna przenika przez pancerz? Ale jaja, to nie wiedziałem. To bardzo dobrze. Dobra, troszkę mamy więcej bloku. Szukajmy trucizn. Jest trujące dźgnięcie, świetnie. No i co? Brońmy się i brońmy się chyba. Zadasz 16 punktów obrażeń, aż całkiem sporo. Ja to takie waiting game wolę zagrać właśnie na te trucizny. Znowu 20 punktów obrażeń do zadania, dużo, ale neutralizacja to troszkę zmniejszy. O Jezu, bardzo zmniejszy, 3 razy 4, tylko 12. Salto w tył oczywiście, trujące zgnięcie oczywiście. Obrona i tak naprawdę nie jest źle i nawet nie muszę grać nic innego. Uderzenie, kolejny punkt siły dla nas. Idzie naprawdę spoko. Bałem się, że będzie zdecydowanie gorzej bez tego leczenia, a idzie naprawdę nieźle.
I nawet mamy te dwa fragmenty tego czegoś. Nie wiem, co to jest kompletnie, ale chyba dobrze, że mamy. 10 punktów obrażeń. O, już się zmieniłeś. No i super. Kolejny punkt siły dla nas. Nieźle działa ten shuriken, naprawdę nieźle. 15 punktów trucizny. No już go raczej zabiję bezproblemowo. Nie musimy nic robić. Nawet nie musiałem tej tak naprawdę mikstury grać. Troszkę dałem ciała, że ją zagrałem. No ale cóż. Źle troszkę obliczyłem te otrzymanie obrażeń przez niego. Płynny ogień jest świetny. 100 sztuk złota oraz legendarna karta. To jest coś nowego chyba. Następna karta umiejętności w tej turze zostanie zagrana dwukrotnie. Nie, to już mieliśmy, to jest bardzo fajne. Szklany nóż. Zadaj dwukrotnie 8 punktów obrażeń. Do końca walki obrażenia tej karty są obniżone o 2. Średnie. Przeciwnik traci x punktów siły, nałóż x punktów słabości. Wykluczenie. Marazm jest niezły. W naszym wypadku możemy zmniejszyć przeciwnikowi siłę aż o 4 punkty. Przy takim bossie, no to jest wygrana z automatu. Więc wiem, że impuls jest dobry, ale wolę marazm. Ektoplazma. Zyskaj energię na początku każdej tury, nie możesz zdobywać złota. Zyskaj energię na początku każdej tury, nie możesz ulepszać kart w obozowiskach. Zyskaj energię na początku każdej tury, nie możesz otrzymywać nowych mikstur. Jakie wszystkie są beznadziejne te rzeczy. Mogę pinąć jakiś artefakt, ale... chyba ze złota zrezygnuję. Złoto równie dobre do końca gry, to ja mógłbym używać tylko na parę mikstur. Energia na początku każdej tury jest niezła, a nie muszę też koniecznie iść drogami w... przez sklepy. Więc wezmę ektoplazmę. A chyba się wydaje najmniej zła z tych wszystkich. Na pewno nie chcę tracić mikstur, na pewno nie chcę tracić ulepszania kart w obozowiska, bo wtedy w obozowiskach to ja nic nie mógłbym robić. Kompletnie nic. Dobra, lecimy dalej. Mamy aż 5 punktów energii na początku każdej tury. Trzeba na to zwrócić uwagę. Każdą kartę na ręce możemy zagrać. Dobra, gdzie są elitki? To jest jakiś świecący elitarny przeciwnik. Ja bym chciał do niego pójść, zobaczyć co to jest. Tylko teraz tak, czy... no omijam obozowisko idąc do niego. Tu mam aż 2 obozowiska, ja chcę iść po jak największej ilości obozowisk. Tu bym mógł iść po 4-5 obozowiskach, tylko bym wtedy nie miał żadnego elitarnego przeciwnika. Więc pójdziemy chyba tak. Olejemy wszystkich przeciwników, pójdziemy po znakach zapytania. Tu elitka, przeciwnik, obozowisko i tu najwyżej już będzie luz i omijanie przeciwników. A jak będzie bardzo dobrze szło, to weźmiemy kolejną elitkę tutaj. I tak nie ma chyba drogi, w której moglibyśmy pokonać więcej jak 2 elitki. Dobra, jest tu po lewo, ale się nie czuję kompletnie na siłach na 3 elitki. Więc idziemy na to coś. Chcę zobaczyć, co to jest. No, wydaje się, jakby to nie było jednak... jakby to nie był dodatkowy przeciwnik, tylko jakby to był jakiś przeciwnik inny, nowy. A ja chciałbym coś nowego zobaczyć. Wybrana, co ma strasznie dużo zdrowia. Wszystkie karty. To jest śmieszne grać wszystkie karty na ręce. W tym momencie zdecydowanie lepsze są karty za 2 punkty energii. Lepsze są karty, które dają nam więcej kart w kolejnej turze, jak właśnie... jak to się nazywa ta karta? Łowca. Jest naprawdę nieźle. Nie gram salta w tył, bo nie chcę czasem dostać do ręki marazmu. Marazm chcę otrzymać na ręce w momencie, w którym będziemy mieli po prostu maksymalną ilość energii. Kiedykolwiek zagrasz kartę niebędącą takiej, wtasuj jedną kartę oszołomienia do stosu rozgrywającego. Buzik, karbuzik. Teraz otrzymamy 5 punktów obrażeń przez ten marazm. Chyba, że zrobię po prostu coś takiego, że... wtasuję sobie 2 oszołomienia, zagram ocalałego, raz, a jemu zmniejszę obrażenia o 4. Plus jeszcze słabość ma nałożoną na 4 tury, naprawdę jest nieźle. Wydaje mi się, że w 4 tury tego nawet damy radę zabić. To jest tak świetna karta na pojedynczych przeciwników. No i 1x2. Co to jest w ogóle? O, kolejna neutralizacja. Super. Punkty siły nam tylko się zwiększają. Kolejne brony oczywiście nie gramy, no bo będziemy mieli więcej oszołomień na ręce. Ale salto akurat się chyba opłaca zarzucać, bo przelatujemy przez większą ilość kart, jak wtasujemy złych. No i tak naprawdę już po całym przeciwniku. Bardzo nieźle poszło. Bardzo nieźle, kto tak mówi. Bardzo dobrze poszło. Co tu mamy? Zabójcza trucizna. Rzut sztyletem z plusem. Bez ostrzeżenia. To jest niezłe. Na tą słabość to mógłbym grać naprawdę nieźle. Wiem, że trucizna jest fajna. Ale jest nieulepszona. A to mi bardzo pomoże ze zmniejszonym otrzymywaniem obrażeń, więc wezmę to bez ostrzeżenia z plusem. 2 punkty słabości to jest naprawdę sporo. I tu lecimy teraz
po specjalnych pokojach, zobaczymy co się trafi. Wybierz jedną z 20 kart i oddaję ją do talii, albo uleczmy się. No nie mamy tak naprawdę co uleczyć. Co możemy z tych kart wziąć? Nałóż 99 punktów wrażliwości i wykluczenie. To jest również świetna rzecz na bossa jakiegoś. Nałóż 4 punkty trucizny oraz 2 punkty słabości wszystkim wrogom, wykluczenie. Fajne! Ale chyba ten terror wezmę, najbardziej mi się podoba. Zadaj 10 punktów wrażeń wszystkim przeciwnikom, odrzuć losową kartę z ręki. Też fajne, naprawdę niezłe. Fajne karty tu mamy, niezagrywalne. Jeżeli odrzucisz tę kartę z ręki, dobierz jedną kartę. Jad. Zadaj 7 punktów wrażeń, jeżeli przeciwnik jest zatruty, zadaj 7 punktów wrażeń jeszcze raz. Też niezłe. Ale na dłuższą metę terror będzie zdecydowanie najlepszy. My też fajnie możemy grać w ogóle na ataki, bo... A ciekawe jak ulepszony terror wygląda, czy to on się wtedy nie wyklucza? A to akurat jest słabe, mi się podoba, że się wyklucza, no nieważne. Czy chcemy tracić całe nasze złoto, czy chcemy walczyć z kolejną elitką? Nie sądziłem, że tak szybko elitkę trafimy. I to jest dosyć silna elitka. Ja sobie daję radę dobrze z jednym przeciwnikiem, a nie z tyloma. Mimo wszystko nie chcę tracić aż tylu złota, więc walczymy. Ale wy macie mało zdrowia, ale oni są silni mimo wszystko, no, trzeba na nich uważać. Co ty robisz? Nie jestem znany, nie będzie to atak, nie mam zielonego pojęcia co on będzie robił. Słabość na ciebie kolego. Neutralizacja na ciebie. Zaraz, tego ja już zabiję. Nieważne w jakiej kolejności to zrobię. Tylko jakbym miał jeden punkt siły więcej, to czy to mi wystarczy do zabicia go? 16 plus 4, nie wystarczy mi. Okej, czyli muszę zagrać łowcę. Muszę zagrać uderzenie. Neutralizacja na tego, bo on mi tak wygląda, ten Romero, tak nie za bardzo, niedźwiedź. Jakby miał mnie zacząć atakować, wolę go tak już troszkę sponiewierać. Romero, to nie wiem czy jakiś ten deweloper z tego, z Duma się nie nazywał, coś to Romero. Być może. O Jezu, zręczność nam zanika. Troszkę słabo. Dobra, czy damy radę cię zabić już na raz? Uderzeń zbyt dużo nie mam. Ale jesteśmy w stanie cię zabić. Saltem w tył. Zobaczymy co się trafi. Kurde, no nic fajnego szczerze mówiąc. Troszkę niefajne te karty. No nic, lecimy ocalałego. Chyba, że to kalkulowane ryzyko teraz wywalę. No bardziej się opłaca kalkulowane ryzyko wywalić, niż grać te karty. Trujące dźgnięcie już go zabije. Więc na pewno je zgarniemy. To równie dobrze mogę zagrać na niego terror. Kalkulowane to coś tam. A potem jeszcze smugę. Jeden punkt obrażeń zaledwie otrzymam. I bardzo dobrze będzie potem szło. Trujące dźgnięcie ciebie zabije, tak jak mówiłem. A my gramy jeszcze... O nie, smuga jak mało daje bloku, kompletnie zapomniałem o tym, no ale nic, niech będzie. Zawsze troszkę mniej obrażeń otrzymane. Naprawdę poszło? Spoko, bałem się, że będzie zdecydowanie gorzej. Ojejciu, ile ty zadajesz obrażeń? Niedźwiedziu. Proszę mniej zadawać obrażeń. No i lecimy ze wszystkimi obronami. No dużo ich nie ma, nadal troszkę obrażeń otrzymamy, ale nie jest źle. Naprawdę mamy tak fajne karty na walkę z jednym przeciwnikiem silnym. Tyle punktów wrażliwości, możliwość zwiększania sobie siły. Bardzo dużo punktów słabości. Fajne rzeczy. Czerwona maska. Na początku każdej walki nałóż jeden punkt słabości na wszystkich przeciwników. Średnie, ale w niektórych sytuacjach rzeczywiście ratuje nam zadek. Trujące zgnięcie kolejny raz i kolejny raz je będę ulepszał na obozowisku oczywiście. Tylko teraz tak, pójście na tego bossa sprawia, że nie idę na to jedno obozowisko, ale... Już trudno się mówi. Zobaczymy, co tam się trafi. Chcę zobaczyć po prostu, co to jest za boss. Możemy albo utracić 3 PZ i zyskać 2 siły. Taką kartę będziemy mieli. Nie za bardzo mi się to podoba. Unikalny artefakt. Rozpocznij każdą walkę z 3 punktami siły. Albo możemy podmienić 2 karty. Czy mamy jakieś 2 karty do podmienienia? Jakieś 2 słabe karty? Szczerze mówiąc nie. Ja naprawdę lubię każdą kartę w naszej talii. Może jedną obronę, jedno uderzenie bym podmienił. Ale też nie za bardzo wiem na co. A ryzyk fizyk. A nóż się przyda i cięcie.
Takie bardziej karty oczywiście ofensywne, ale nie są jakieś genialne. Ale tak, nóż akurat, to jest fajna karta, bo nóż, który dostajemy na początku każdej tury, jest dodatkowym atakiem, a im więcej ataków w turze gramy, tym większą mamy szansę na zwiększenie siły i to jest akurat świetne. Dobra, co my tu możemy zrobić? Nie za dużo niestety. Możemy jedynie sobie zwiększyć obronę i zatrzymać ją na kolejną turę i mi to nawet pasuje. 10 punktów obrony na kolejną turę. W kolejnej turze już mogę zajmować się zadawaniem obrażeń. Zobaczymy jak to pójdzie. Nawet nie patrzyłem też, czy po drodze jest gdzieś ten sklep i na tym sklepie mi też by zależało. Te wszystkie pieniądze bym wywalił na początku walki i już więcej się niczym nie przejmował. Ciebie kolego już zabijemy, wy zadajecie po 10 punktów obrażeń. Dwa ataki za zero mam, świetna sprawa. Tobie zmniejszymy obrażenia, dwukrotnie tak naprawdę. I jest luzik arbuzik. Rzeczywiście więcej kart ataku by się przydało, jak nigdy. Myślałem, że będziemy grali tylko na umiejętności, na ten blok. Tego bloku to za bardzo się dużo nie trafiło. Ale więcej ataku by mi się przydało, zdecydowanie. Nóż zada ci 5 punktów obrażeń. Przeżyjesz niestety. Kolejne trujące zgnięcie mam na ciebie wywalać? Czy użyłem na ciebie tego bez plusa? Nie, też z plusem. Ale słabo. No muszę kolejnego trującego zgnięcia używać. Chyba, że po prostu przyjmę obrażenia na klatę i to jest chyba najlepsza opcja. Więc... zróbmy to tak. I nie muszę się za bardzo niczym przejmować. Ten ptok... jak to jest przetłumaczone głupio? Ten ptok umiera w kolejnej turze. Ten tak naprawdę chyba też. A jeden to już żaden problem tak naprawdę dla nas. Czy jesteśmy w stanie cię zabić? Nie wiem, ale na pewno jesteśmy w stanie cię ogłuszyć. Zabić też. Ja bym rzucił dla beki marazm na tego ziomka i on już nic nie robi tak naprawdę do końca walki. Te ptaki ze zmniejszoną siłą no nie robią nic, bo one normalnie zadają po jeden punkt obrażeń tam razy 5. Teraz nie robią prawie nic. No i znowu ogłuszenie. A mogę rzucić to, może jakieś ataki się trafią. No i przyspieszymy sobie o jedną turę walkę. Ja was na momencie przeproszę, napiję się czegoś do picia. Kiedykolwiek otrzymasz obrażenia, zwiększ koszt tej karty o 0. O 1, przepraszam. Za 0 16 punktów obrażeń. Średnie. Za 5 punktów obrażeń. Jeżeli przeciwnik jest pod wpływem słabości, zyska energię, dobierz jedną kartę. To jest świetne. Prawie zawsze jakiś przeciwnik jest pod wpływem słabości. Chciałbym bardzo iść tu i lepszyć sobie karty, ale zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Nie, to jest ten boss, którego już widzieliśmy. To myślałem, że coś tam ciekawszego tu będzie, a tu nic tak naprawdę. No nic. Ciebie chciałbym zabić czymś słabszym. Na ciebie też truciznę zarzucę. Smuga, obronę, jesteśmy nietykalni. Ty padasz w dwie tury, ty też padasz w dwie tury. Gremlin z Nahor nic nie robi w dwie tury, coś mi się wydaje, a nie. Kurde. Ile wy macie tego bloku? Ciągle się zastanawiam, czy ten blok, czy trucizna przechodzi przez blok. Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. No nic, zarzućmy słabość temu kolesiowi, bo za dużo bije zdecydowanie. Powalenie również, tutaj energię otrzymamy i kolejne karty. Terror jest na niego genialny. Trujące dźgnięcie, nożyk również z chęcią zagram. Troszkę obrażeń otrzymamy. No ale co ja mogę zrobić? Mógłbym tego zabić, żeby 7 punktów obrażeń nie otrzymać, ale już wolę się skupić na tym ziomku. I trucizna przechodzi przez blok, dobrze wiedzieć. Nie muszę blokiem się przejmować, blok spada, potem wchodzi trucizna. To jest ogromnie ważna rzecz do zapamiętania. Dobra, wydaje mi się, że już teraz do końca nie otrzymam obrażeń. I jeszcze raz, nie muszę cię zabijać, trucizna cię zabije. Jak nie, to będę bardzo zły. No i dobra, lecimy. Tak naprawdę nic nam się nie dzieje, nawet ocalałego, nie musiałbym grać, ale no, zagram.
koledzy nasi umierają, bardzo dobrze. Ty masz troszkę za dużo siły, jak na moje mniemanie. Marazm by się tutaj przydał. I marazm mamy w takim momencie, w którym z chęcią go użyję. 5 punktów siły do zmniejszenia to jest całkiem sporo. Nałożymy na dodatek na niego sporo jeszcze osłabienia. O Jezu, chyba ja miałem kartę za 0. Nie wiem, czemu jej nie użyłem. No nic. Trzeba ich zabić czym prędzej, póki nie mają blokady. Znaczy blokady. No wiecie, o co chodzi. Jedną kartą cię zabiję w ten sposób. Kalkulowanego ryzyka wolałbym na razie nie grać. Ale też za bardzo nie mam co zrobić w tej turze w innym wypadku, więc zagrajmy. Powalenie, no w tego musielibyśmy uderzyć i to mi nawet odpowiada. Smuga, też jest spoko, ciebie zabijamy. I bardzo fajnie ta tura poszła. On sobie zwiększy niestety siłę znowu. Ale mamy jeszcze 95 tur, przepraszam. Zwiększonych obrażeń na niego. U Jezu, nie mam żadnego bloku, naprawdę? To szczerze mówiąc troszkę słabo. No ale nic. Nieważne, jak go już zabijam. Nieźle poszło. But, co tu mamy? Gdy zadasz 4 lub mniej nieblokowanych obrażeń kartą ataku, zwiększ je do 5. Okej, czyli możemy bić na przykład 5 razy po 1, to uderzymy 5 razy po 5. Mało przydatne na nas akurat. Szmaragdowy klucz, mamy wszystkie klucze, chyba. Wiem, że pisaliście mi o tym, przepraszam, ale to było tak dawno temu, że zapomniałem kompletnie. Szczególnie zwracając uwagę, że po prostu dużo jest ogólnie komentarzy do czytania. Nic mi się stąd nie podoba. Rzut sztyletem jedynie, bo to jest przelot przez karty. No, rzut sztyletem to jest jedyna taka sensowna karta jak dla mnie tutaj. I się czuję na siłach na kolejnego bossa, aż żałuję, że nie poszedłem lewą stroną. Pójdziemy tutaj. Czuję się na siłach. Ryzyk fizyk. No i tak nie mamy innej drogi tutaj do wyboru, o nie. Wężołówka. Ale wężołówka jest chyba spoko właśnie, gdy gramy na truciznę, tak mi się wydaje, bo ona wtedy... No ten blok jej dużo nie robi. Niestety ona ma te... zarodniki, które nas osłabiają i... Trzeba będzie się naprawdę nieźle tutaj bronić. Co już widzę, że mi nie wyjdzie raczej. Trujące dźwięcie musimy zagrać. To jest karta, która po prostu ją zatruwa. Smugę również bym zagrał, resztę bym zarzucił kalkulowane ryzyko. Wiem, że to są karty za 0, ale nie są słabe. Wyrzućmy je. Dwa trujące dźwięcia są zdecydowanie lepsze. Rzuć sztyletem i weźmy stąd jakąś kartę losową. To może zacznijmy od tego. A nie, bo muszę odrzucić jedną kartę, okej. No muszę grać trujące dźwięcia. No, ja tu muszę grać na truciznę. Te obrażenia również przejdą, więc również ją uderzmy. No niestety, bardzo dużo obrażeń otrzymam na niej. I nie dobiorę kolejnej karty. O! To jest ciekawe, nie wiedziałem. Myślałem, że jestem w stanie dobrać kartę i... mając 0 kart, a jednak tak nie działa to. To już się nie czuję na siłach na tego bossa. Marazm chyba trzeba zagrać. No i karty za 0 oczywiście. Najlepsza tura na zagranie marazmu. No na w kolejnej turze tak naprawdę też już umiera, więc... specjalnie się nie muszę nią przejmować. 1x3, oj, to mi się podoba. To jest właśnie... poziom uderzeń, jakie mogę przyjąć na siebie. Ojejciu. Dobierz 5 kart, losowo zmień koszt kart w swojej ręce. Olej wąsza jest taki... zobaczymy. Zadaj 14 punktów obrażeń, jeżeli w tej turze jakakolwiek karta została odrzucona, zyskaj 2 energii, średnie. Przeszywający jęk bym wziął. Ratuje nam tyłek w niektórych sytuacjach. No i teraz bym już ominął walkę z bossem i... postarał się uleczyć przed końcowym, zobaczymy jak to wyjdzie. Ulepszmy kartę oczywiście i tą kartą do ulepszenia... marazm jest niezły. Terror, co robi? A, za 0 jest wtedy. Bez sensu. Nóż jest startowy. Nie no, trujące dźwięcie. Muszę grać na te trucizny. Naprawdę bardzo dobre jest ulepszenie tego noża, bo... nie dość, że zwiększamy po prostu obrażenia normalnie od... zacznij każdą walkę z 10 punktów bloku. Nawet niezłe.
nie dość, że zadajemy sobie zwiększone obrażenia tak standardowo, to jeszcze w dłuższym rozrachunku więcej trucizny po prostu nachodzi na przeciwnika. Władowanie. Zadaj 14 punktów obrażeń, odrzuć wszystkie karty nie będące kartami ataku. Średnie. Wybierz jedną z trzech losowych kart, dodaj ją do ręki. Kosztuje 0 w tej turze. Odkrywanie jest niezłe nawet. Tak mi się wydaje. Truskawka jest średnia, bo nie mam jak się leczyć, więc maksymalny EPZ mi na nic. Dwa punkty zdrowia mniej się wyleczę za jakąkolwiek miksturę stąd. Zyska jeden punkt nieuchwytności, zmniejsza wszystkie obrażenia otrzymane do jednego. Niezłe. Ja bym zagrał duszka w słoiku, abym jedną z tych mikstur zagrał w kolejnej walce i byśmy kupili duszka w słoiku i odkrywanie. Na pewno odkrywanie chcę, bo jest niezłe. No i cóż, i lecimy dalej. Nóż się przyda, też jest niezły. Mam na to pieniądze, a dwa noże to z jakimkolwiek atakiem dodatkowo to jest zwiększony punkt siły co turę. Dobra, weźmiemy to. O, teraz nie wiem gdzie iść. Obozowisko czy znak zapytania? Jak najwięcej znaków zapytania byłoby najlepsze. Największa szansa na wyleczenie się plus mniej przeciwników. Więc chyba pójdę tędy jednak. Chociaż trzy obozowiska, kurde, no trzy możliwości ulepszenia karty. Ale żadnej możliwości uleczenia się. Więc troszkę słabo. Mam jakieś dobre karty do ulepszenia w ogóle oprócz tego marazmu? Odkrywanie, jeżeli byłoby bez wykluczenia, byłoby bardzo fajne. Jest czasem jakaś fajna karta, która nam daje blok albo która nas leczy. Kalkulowane ryzyko też bym chyba najbardziej chciał ulepszyć. Niech będzie tak, tak, tak. Dwa ulepszenia wystarczą. Marazm plus ten coś tam, te kości takie, żeby mi nie odrzucało tego. Otrzymaj 5 kart duchowej formy, utrać 35 maksymalnych PZ. To nie jest złe. Duchowa forma to jest karta, która niestety jest wykluczeniem. Ale zmniejsza nam otrzymane obrażenia do jednego, jakiekolwiek. Jakby to był trzeci akt, to jeszcze bym wziął, ale w drugim chyba wolę nie ryzykować. To jest dopiero drugi akt, to jest dopiero drugi boss, więc podziękuję. Dwóch przeciwników w miarę prostych, tak mi się wydaje. Osłabienie jeszcze mają, świetna sprawa. Lecimy, nożyk. Chyba najpierw się skupię na tobie. Ciebie uderzę, kiedy będę miał po prostu trzy ataki na ręce. I smuga, bardzo fajnie, że się trafiła, bo jeszcze blok nam zostanie na kolejną turę, a mamy akurat 10 bloku za darmo na początku walki dzięki kotwicy. A ten but jest beznadziejny kompletny na naszą postać, serio, nie mamy takich uderzeń, które wiele razy atakują przeciwnika za tam małe ilości punktów obrażeń. Dobra, to się zajmę później. Tak jak mówiłem, na razie wybraną się zajmujemy. Odkrywanie. No, szczerze mówiąc, czemu nie? Zatrucie. Za każdym razem, gdy karta ataku zada niezablokowane obrażenia, nałóż jeden punkt trucizny. Świetnie. I to 0 kosztuje, rozumiem, w tej turze. Tak jest. Lecimy z zatruciem. Świetna moc! Kurde, nigdy jej nie dostałem. Z chęcią ją kiedyś tam podpatrzył. Zagramy też w tej walce Olej Wąsza. To mi się wydaje taka karta, taka mikstura nie za bardzo. Jakbym miał inną do wyboru, to bym ją wziął. A musimy którąś mikturę zużyć po prostu w tej walce i tak. Więc lecimy nożyk. Ojej, już ja zablokuję twoje obrażenia? Zablokuję. Czemu ja nie zrzuciłem wcześniej terroru? Oj, wiecie już, nieważne. Się zamyśliłem nad tym olejem wąsza. W kolejnej turze go użyję. To jest serio, chcę po prostu mieć właśnie słabych przeciwników, tak jak teraz. Łatwą walkę z przeciwnikami, aby pozbyć się tego oleju, bo jest beznadziejny. Dobra, ciebie już dobijamy. Powaleniem tak naprawdę. Zróbmy tak, żebyś ty nic nie robił.
i umarł od trucizny. A ja zużyję olej wąsza. No bez różnicy, czy teraz, czy później bym to zrobił. Jakbym dostał inną miksturę, mógłbym go wypić równie dobrze, ale nie wiem. Liczę, że dostanę miksturę. I dostałem, bardzo dobrze. Zyskaj 5 punktów zręczności. Na koniec tury utraci 5 punktów zręczności. Zdecydowanie lepsze niż ten olej. Kolejne salto w tył jest bardzo fajne. I kolejne powalenie też jest niezłe, no bo to jest darmowe uderzenie za 5 punktów obrażeń. Bo zawsze mamy przeciwnika z punktem słabości. Wydaje mi się, że nawet powalenie jest lepsze, bo no mówię, to jest po prostu darmowa karta. No. Chociaż blok. Ulepszony jeszcze blok. A mamy trochę mało tego bloku. Kart ataku mamy bardzo dużo przez te noże darmowe, więc może wezmę jednak to salto. Ulepszmy koniecznie to, coś nam zmienia talię. W sensie zmienia rękę. Kalkulowane ryzyko. To jest najważniejsza chyba karta do ulepszenia. Ważniejsza od marazmu, jak dla mnie. Kolejny przeciwnik losowy. Setnik oraz ten mistyk. Nigdy nie pamiętam, kogo najlepiej się opłaca na początku bić. Obaj są niefajni, tyle wiem. Ja może zrobię tak. Neutralizację na ciebie, żebyś mniej bił. Będziesz zakładał na niego pancerz, a ty będziesz go leczyła, jeżeli się nie mylę. Ale na tobie się skupimy, bo masz mniej zdrowia. I jeżeli dobrze pójdzie, to w kolejnej turze już tego mistyka zabijemy. I zablokowaliśmy wszystkie obrażenia dzięki kotwicy. Bardzo fajnie ta kotwica się tutaj sprawuje w tej pierwszej turze. No i niestety kruchość mamy założoną teraz na nas. O, terror. Terror by się przydał na ciebie, bardziej szczerze mówiąc. Bo ile ja zadam obrażeń tobie? No, nie na tyle dużo, żeby cię zabić w pierwszej turze, abym chciał to zrobić. Więc jednak zrzucę terror na ciebie. Teraz raczej już cię dobijemy. Ale to salto nic nie daje. Dobierzmy karty. Nie zabiję cię i tak teraz. Kurde. Myślałem, że więcej obrażeń zadaję. Źle to policzyłem. No nic, najlepiej by się opłacało po prostu... Oj, przepraszam. Zablokować te obrażenia. Wiem, że ona tam albo jego wzmocni, albo uleczy, ale no ja muszę się tutaj obronić jakkolwiek. A mikstury też na razie nie chcę zużywać, bo mikstury mamy fajne, a nie wiadomo, czy dostaniemy inną. Co ty zrobisz? Bo ty wiem, że blokujesz, ale nigdy nie pamiętam, co ty robisz. Leczysz jego, a siebie też. Okej, za 16 punktów zdrowia. Całkiem sporo. Fajna tura, bo nic nie robicie kompletnie. Lecimy odkrywanie. Kiedykolwiek zagrasz kartę, zyska jeden punkt bloku. Fajne, klonowanie. W tym tu, że dobierz X kart, zyskaj X energii. Średnie, akurat dla nas. Zyskaj 10 punktów bloku, zadaj 10 punktów obrażeń. Też niezłe. Ja bym zagrał... No chyba to. Trucizna najlepiej nakładać na niego, więc na tobie po prostu zużyjmy wszystkie zwykłe uderzenia. Nawet nie wiem, że nie liczę tego. Ale... No tak, musimy zagrać to. A nie! Nie muszę. Siła nam się zwiększyła, okej. I wyszło bardzo fajnie. Naprawdę wyszło... spoko. 15 punktów pancerza to nie jakoś specjalnie dużo. 18 punktów obrażeń zadanych, no to już jest w miarę. Więc postarajmy się... wszystko zablokować. Smuga oczywiście do zagrania. To również słabość nałożona. No i 12 punktów to już jest praktycznie nic. Zwiększamy sobie siłę. Ej, świetny jest ten shuriken z tą postacią. Naprawdę nieźle działa. No i to zada najwięcej punktów obrażeń, więc rzućmy i tyle. No, marazm to bez różnicy teraz. Ostatnią kartą właśnie, którą chyba ulepszę na obozowisku jest marazm. Tak mi się wydaje. Przed walką z końcowym bossem. No, nie patrzyłem za bardzo, kim jest końcowy boss tego piętra. Mam nadzieję, że dobrze pójdzie z nim. Cios w plecy, startowa, wykluczenie. Zadaję po prostu 11 punktów obrażeń. Całkiem nieźle, ale zadaję 3 punkty obrażeń 5 razy. Średnie. Zadaję dwukrotnie 6 punktów obrażeń wszystkim przeciwnikom. Też średnie. Ale słabe te karty. Ten cios w plecy wezmę. Startowa za 0. Też średnia, tak szczerze mówiąc. Mamy lepsze karty, ale...
Jest sytuacja, w której jestem w stanie nie zużyć wszystkich kart, bo są za drogie. Z tą kartą zawsze będę mógł zużyć wszystkie karty, bo mam wystarczająco dużo energii. Ulepszmy kartę po raz ostatni. No i chyba ten marazm, rzeczywiście, to będzie ta karta do ulepszenia. Odkrywanie nie jest z wykluczeniem. No to teraz też się zastanawiam nad tym odkrywaniem. Chyba to ulepszę. Mógłbym zawsze odkrywać nową kartę. A te karty naprawdę są fajne. No i lecimy na bossa. O nie, tylko nie ty. Automaton z brązu, on jest beznadziejny. Nie tylko, że mam ten głupi hard i negatywne efekty sobie neguje. To zadaje tak kosmiczne obrażenia czasami, ech. Smuga jest akurat świetna w tym momencie. Marazmu nie używamy, bo on ma hard, trzeba mu najpierw go to zdjąć. Punkty nieuchwytności na niego akurat będą bardzo przydatne. Nie wiem też, czy opłaca się te sługusy zabijać, ale raczej będę je zabijał. Lecimy z odkrywaniem. Zatrucie, niezłe. Na początku twojej tury nałóż 2 punkty trucizny na wszystkich przeciwników. Chyba będzie nawet lepsze jak zatrucie. To będzie lepsze z uwagi na tych przeciwników z boku, bo 6 razy musiałbym zaatakować, żeby wyszło na to samo, a zatrucie będzie lepsze, jeżeli tylko skupiamy się na automatonie. No chyba się tylko na automatonie skupimy jednak. Nie no, tyle tych noży będziemy mieli, dobra. Ojejciu. Zabiję najpierw tych kolesi, no bo mówię, ja nie mam za bardzo jak się zablokować później, a nie wiem, jaki oni negatywny efekt nakładają. Tu nic na razie nie musimy robić. Wydaje mi się, że jeżeli ich nie zabije, to on coś będzie ładował, taki ten laser strzeli za 50 punktów obrażeń. Co ty? Oddawaj tę kartę! Złodzieju, to już wiem co robisz. Ech. No nic, trujące dźgnięcie, 8 punktów obrażeń to zadane. Dobijemy cię. No muszę to zrobić, ale to słabe te karty są trochę. Nie wiem jak to zrobić, zrobię może tak. Nóż sztyletem, rzut sztyletem będzie ostatni. To rzucimy na ciebie. Nóż tu. Rzut sztyletem. No jest okej. Małe obrażenia otrzymamy, ale... Nie będzie... Ja kompletnie zapominam o tym otruciu. W ogóle nie wziąłem tego pod uwagę też. Ten płynny ogień to chyba też muszę zostawić tylko na tego automatona, no bo jak inaczej. 10 razy 20, ech. W kolejnej turze by się przydał marazm, ale widzę, że raczej marazmu nie będzie. Trujące zgnięcia za to będą z terrorem. Nie jestem w stanie mu tak szybko założyć tej słabości, więc terror jest na nic. No nic, dobijmy tego. Tylko najpierw się chciałbym wyleczyć, znaczy wyleczyć, zablokować jakiekolwiek obrażenia. Nie mam tak naprawdę więcej bloku. Ile masz trucizny? 8. Czyli ci musimy zadać obrażeń jeszcze 11. No i za bardzo mam nawet jak. Rzućmy może to. Z niego zejdzie ten hard, a z niego zmniejsza obrażenia, nim się nie będę przejmował w tej turze. Znaczy nie będę się przejmował. No tak, no on padnie sam bez problemu później. Łowcę rzucę, żeby mieć więcej kart w kolejnej turze. No i koniec. Jezu, hard mu zszedł, ja nie... Jestem głupi. Za dużo do myślenia. Ta gra jest dla mnie za trudna. Miałem zrzucić na niego wrażliwość jeszcze. Ojejciu, no nic. Ta wrażliwość przyjdzie i tak niedługo. On padnie w dwie tury, więc się nim nie trzeba przejmować w ogóle. Neutralizacja już powoli wchodzi. No i uderzamy, ile fabryka dała. Tymi potężnymi obrażeniami, no jestem w stanie się wybronić przez tego duszka w słoiku. O, właśnie teraz je zadaję. I chyba tak naprawdę to muszę zrobić. Duszek w słoiku. Od razu się troszkę wyleczymy. I lecimy w ciebie, bo ty i tak umrzesz. Od razu oddasz nam kartę. Nie ma słabości założonej, a dlaczego? Poszukałbym słabości. Albo może zrobimy tak najpierw.
Co mogę zagrać? Trzy karty tylko mam tutaj do wyboru. No zagrałbym łowcę mimo wszystko. No i lecimy. Czemu wbije się po jeden? Wszystkie otrzymywane obrażenia, utratę PZ do jednego. Okej, wszystkie otrzymywane obrażenia. Czyli na tę turę chyba i to już spadnie. Tak jest. On jest ogłuszony, bo zadał jakieś kosmiczne obrażenia. Ja mógłbym zagrać teraz marazm, ale to jest lepszy moment na użycie terroru. Odkrywanie z chęcią bym też zarzucił. Zyskać 4 punkty obrażeń kiedykolwiek, gdy bierzesz tę kartę, daje jej kopię do ręki. Kiedykolwiek dobierzesz tę kartę, daje jej kopię do ręki. No, średnie. Mógłbym to grać niby, żeby mieć same karty tego typu w talii, ale chyba wolę plan walki. Będę mógł sobie zatrzymać jakąś kartę bardzo fajną na ręce. No i lecimy po kolei z nim. Teraz już będzie naprawdę z górki. Bardzo dobre karty mamy tutaj na zadawanie obrażeń. Nawet nie opłaca mi się marazmu trzymać, ja bym zatrzymał kalkulowane ryzyko. Wszystkie złe karty, jakie będziemy mieli, możemy zmienić i od razu otrzymać kartę ataku. No, zadaje tyle obrażeń, że byłby nas w stanie zabić, ale my go już zabijemy. Bardzo fajnie. Mogłem to zagrać lepiej, ale... Ważne, że żyje. O, przepraszam, uderzyłem kubkiem w mikrofon. Ja się napiję i się zastanowię nad kartą. Szczerze mówiąc, ten powidok jest niezły. W następnej turze karty ataku zadają podwójne obrażenia. To też jest dobre. Nie mam zielonego pojęcia, na co grać, ale chyba zagrałbym na widmowego zabójcę. Na takie po prostu walnięcie. Na zniszczenie przeciwnika. No dwukrotnie zwiększone obrażenia. To jest kosmos. Otrzymujesz unikalną klątwę oraz 3 artefakty. Zyskaj energię na początku każdej tury. Wszyscy przeciwnicy zaczynają walkę z jednym punktem siły. Pokonani elitarni przeciwnicy gubią dodatkowy artefakt. To jest fajne. To albo to. Ten dzwon jest niezły. 3 artefakty. Ja mógłbym dostać równie dobrze ten dzwon, ominąć kompletnie wszystkich na kolejnej... w kolejnym akcie i przejść od razu, od początku do końca, praktycznie po znakach zapytania, sklepach i ogniskach, tylko do walki z końcowym bossem, więc to by było mi niepotrzebne. Ja wezmę ten dzwon. Bo to, wiem, że karta od dzwonu jest nawet spoko. Ona nie jest jakaś strasznie zła. To jest beznadziejne. Złota nie możemy otrzymać. Za każde 5 kart w twojej talii przywróć 3 PZ podczas przebywania w obozowisku. Przebywania, a nie odpoczynku. Czyli to jest dobre, bo to nas może leczyć. Żeton pokerowy. Na początku każdej walki odrzuć dowolną liczbę kart i dobierz ich tyle samo. Też bardzo fajne. Nie są to jakieś genialne oczywiście artefakty, ale jest nieźle. Ja bym rzeczywiście tutaj zastosował tę moją technikę, o której mówiłem, czyli ominął wszystkich elitarnych przeciwników jak tylko się da. Widzę, że musielibyśmy iść tu i tu nawet mi już pasuje, bo mamy bardzo dużo znaków zapytania. Obozowisko, obozowisko. I tu nie muszę walczyć z nikim. Jezu, jaka ta droga jest cudowna. Idziemy tędy. Co to jest? Kulminator z końcem... O, co tu się dzieje? Do odrzucenia, ale nie wiem, co to jest za przeciwnik. Daj mi zobaczyć, co to jest za przeciwnik. Ale głupota. Terror oczywiście zostawiam tutaj do zagrania. Obronę bym wyrzucił, wszystko inne zostawił. No, uderzenie... A, zostawię. O, świetnie. Co, to, co on robi? Z końcem swojej tury zyska 3 punkty siły. Jak tak co turę będzie, to będzie bardzo źle. Bardzo, bardzo źle. No nic. Lecimy ze wszystkim. Ta obrona jest kompletnie nieprzydatna, ale nic. Nie wiem, po co ocalałego to zostawiłem. Zapomniałem kompletnie o kotwicy. No ale niech będzie. 99 punktów wrażliwości. Ja muszę go zabić bardzo szybko. Liczę oczywiście teraz na... tą kartę, która nam zwiększa obrażenia dwukrotnie w kolejnej turze. Chyba najbardziej. Jeśli odrzucisz tę kartę, zyska energię. Bez sensu. To za zero jest karta, no i tyle. Chociaż to też jest za zero w tej turze i to jest nawet lepsze. Rzućmy to. Trujące zginięcie muszę zagrać. Muszę zagrać nożyk. Smugę z chęcią zagra, no bo więcej bloku. Nie chcemy tracić dużo zdrowia. I najwięcej obrażeń zada rzut sztyletem. O, jeszcze neutralizacja, świetnie.
Ale to się trafiło idealnie, nie otrzymamy żadnych obrażeń. Jesteśmy go w stanie zabić w kolejnej turze, tylko naprawdę dobre karty niech się trafią. 16 punktów obrażeń on zadaje. To nie są dobre karty. Ale ja bardzo liczę na moje szczęście, więc ryzyk fizyk. Nadal jesteśmy w stanie go zabić i już go zabiliśmy. Super. A go jeszcze dobiję. Naprawdę fajnie poszło. Mikstura zręczności, z chęcią wezmę. A tu mamy co? Dobierz jedną kartę, jeżeli będzie to karta umiejętności, zyskasz 3 punkty bloku. Czy to jest, jeżeli nie mamy co wziąć, to jest najlepsza karta, bo ona nic nie robi. Ona jest za 0, ja bym ją zawsze mogę użyć, zawsze dobiorę inną kartę, a być może jeszcze zyskam za darmo punkty bloku. A inne te mi się nie podobają, więc weźmiemy ten plan ucieczki. I tak jak mówiłem, po znakach zapytania do celu. Zmierzając w górę, przeskakujesz z jednej lewitującej struktury na drugą, gdy nagle się potykasz, zaczynasz spadać. O, świetnie. Utrać cięcie. Utrać Janusz się przyda, utrać widmowy zabójca. No musimy utracić cięcie, nic innego. W życiu nie oddam innych kart. Szkoda, liczę na fajne takie znaki zapytania. Co tu mamy? Popadnij w obłęd, dwie karty szaleństwa są niezłe. Tylko my nie mamy dużo, nie, karty szaleństwa u nas są beznadziejne, bo my nie mamy kart, które drogo są drogie. Wszystkie te rzeczy są niefajne. 4 max PZ to jest najmniej zła rzecz z tych wszystkich. Na początku każdej walki przyrój 2 PZ. Świetnie, możemy się jakoś leczyć. No i tak, tutaj obozowiska, obozowiska, dobrze, idziemy dalej w lewo. Łącze życia, no zobaczymy jak z nimi pójdzie, nie przepadam za tymi przeciwnikami. Co tu możemy zrobić? Mógłbym równie dobrze wszystko odrzucić. Odrzucę te karty, zagram tak, widmowego zabójcę, cios w plecy i marazm na kogoś i tyle. Zagram wszystko co za zero. Nawet trującego dźgnięcia nie będę grał. Liczę na po prostu dużo obrażeń w kolejnej turze. Cios w plecy, nie wiem. W tego, a marazm na gościa, którym się w ogóle nie będziemy przejmować. Jak najdłużej. No i zobaczymy. Oby teraz się trafiły same karty ataku, żebyśmy naprawdę zadali jakieś podwójne obrażenia. Widmo, ale fajnie to wygląda. Ojej, ale wy zadajecie za dużo obrażeń. Mi się nie podoba. Plan ucieczki, lecimy. O, niestety, nic się nie trafiło fajnego. Wszystko możemy zagrać, więc lecimy po kolei z kartami. Tak, ty zadasz najwięcej obrażeń, więc na ciebie leci neutralizacja. 6 razy 12, tak sporo. No i tak naprawdę na tobie możemy się skupiać już w tym momencie. Ile zadacie łącznie obrażeń? 12, 22, 25. No muszę bronić wszystko. Nie obronię wszystkiego oczywiście, ale wolę zrobić to niż korzystać z tych podwójnych obrażeń. No tam po 3 bije, tam jakieś małe wypierdy. Nim się nie trzeba przejmować, serio. Powalenie, bardzo fajnie. O nie, to ty jesteś przecież osłabiony. Ale ze mnie głupek. Ojejciu, no nic. Czy ciebie już zabijemy? Tak, zabijemy cię. A terror na ciebie rzucimy. Wiem, że nie musimy go zabijać, bo będzie miał w końcu to łącze życia i wstanie, ale wolę tak się skupić na tym jednym przeciwniku. Zawsze jak grałem na te gluty, to jak się skupiałem na nich porówno i zawsze mi to jakoś nie wychodziło. Oni zadawali mi tak kosmiczne obrażenia w pewnym momencie, że to się po prostu nie opłacało. A teraz proszę bardzo, został mi jeden przeciwnik, drugi co nic nie robi. Jest nieźle. Kolejne punkty słabości. Nie za bardzo mam jak się tutaj obronić. Mógłbym przeszywający lęk rzucić. I ocalałego. Ale po co? No i tak, zagrajmy ocalałego. Koniec tury. Po połowę zdrowia jestem w stanie ich praktycznie zbijać co turę, a będę resztą kart, która mi zostanie, zbijał powoli tamtego. Zresztą im dłużej ta walka trwa, tym lepiej dla nas, bo mamy po prostu zwiększone obrażenia od siły. A, ty nie masz wrażliwości, zapomniałem o tym, no tak. Mógłbym użyć potki, ale tego nie zrobię. To może zrobimy jednak tak.
Ja teraz nic zdrowia nie stracę, a ciebie jeszcze, kolego, dobijemy od razu. Mówię, im dłużej to trwa, tym lepiej. W tej turze już będziemy zadawali kolejne... będziemy zadawali podwójne obrażenia, plus chyba, że rzuciliśmy tę kartę, co nam da zwiększoną ilość kart teraz na ręce. Już w ogóle jest kozak. Nie, nie zagraliśmy tego akurat. No nic. Pan ucieczki, trujące zgnięcie, świetnie. Ty umrzesz od tego? Tak, umrzesz od tego. Nic nie musimy więcej robić. Już ten przeciwnik jest zabity w tym momencie. Cios w plecy. Nie będzie. Boże, ile my zadajemy obrażeń, no to jest niesamowite. Świetna jest ta karta na podwójne obrażenia, naprawdę. Myślałem, że będę grał na truciznę i nadal tej trucizny mamy sporo i to jest spoko. Ale... o, to jest zwiększony punkt siły po prostu o jeden. To jest niezłe. No, wezmę. No, myślałem, że będziemy grać na truciznę i mamy sporo, ale i tak... najfajniejsze to są te karty na siłę i ten shuriken. On nam ustawia grę w tym momencie. W następnej turze karty ataku zadają podwójne obrażenia, ale mniej kosztuje. Nie wiem tak naprawdę, co chciałbym stąd ulepszyć. Nie mamy jakiejś takiej nie wiadomo jak dobrej karty do ulepszenia. Marazm jedynie nadal... o tej karcie myślę, albo karty na blok, no bo nic innego. Ja wezmę marazm, raz ulepszę, a później będę ulepszał karty od bloku raczej. A marazm, no to mówię, głównie z uwagi na walkę z bossem końcowym. Ujejciu, jak ty wyglądasz, paszczur. Tak, tak właśnie bym cię określił, paszczur. Dobra, nic nie robisz w tej turze, więc salto w tył i smugę odrzucę. Chociaż nie, salto w tył zostawimy, to odrzucę. Salto w tył zostawimy, będzie więcej kart do zagrania. A mamy karty za 0, chociaż i tak nas teraz nie będzie na coś, na niektóre rzeczy stać. Eksplozja zwłok, nałóż 6 punktów trucizny, gdy cel zginie, zadaje obrażenia równe jego maksymalnym parze wszystkim przeciwnikom. To jest świetna rzecz. To jest trucizna, więc weźmy ją. Lecimy z nożykiem. Salto w tył. O, plan ucieczki, z chęcią zagram. No i jest nieźle. Terror by się przydał do zagrania, ale nie mam na to niestety energii. Odrzućmy go, szybciej będzie, szybciej wróci do puli. Chociaż bez różnicy, w tej samej, w tym samym momencie wróci do puli, nieważne. Co ty zrobisz w ogóle? Wszystko mi założyłeś. Osłabienie, kruchość. I nic nie bijesz, co ciekawe. Okej. Lecimy, widmowy zabójca i tyle. Jedna obrona i on mi nic nie dodaje obrażeń, super. A my kolejne punkty siły zyskujemy. Oby w kolejnej turze jakoś dużo nie zada obrażeń. Nic nie robisz w tej turze. No to ideolo. O, bardzo dobrze. Taniec ostrzy jeszcze. Powalenie. Same fajne karty, naprawdę. Taniec ostrzy, lecimy. No i zwiększamy sobie siłę za friko. I zadajemy podwójne obrażenia. Oczywiście łowca. No i połowę zdrowia zbiliśmy mu praktycznie w tym momencie. Koniec tury. Co zrobisz teraz? Znowu nam zmniejszysz statystyki? Sobie zwiększyłeś siłę, okej. 28 punktów obrażeń. To już jest całkiem sporo, ale mamy neutralizację. Mamy oczywiście kolejny nóż, darmowe karty, no trujące zgnięcie muszę zagrać. Salto w tył zagram. Dużo kart, które chciałbym zagrać. Zagrajmy może to, obronę i ocalałego. Już ten jeden nożyk zostawię, już bez przesady, aż tak bardzo mi na tych nożach nie zależy. 6 punktów obrażeń to jest nic. Jeżeli dobrze pamiętam, to my mamy jeszcze to obozowisko po nim, a w obozowisko to my się leczymy w tym momencie, jak nigdy, bo mamy to wieczne pióro. Za każde 5 kart w talii przywróć 3 punkty PZ, a mamy kart 30, czyli 6 razy 3, leczymy się za 18, tak po prostu za darmo. Świetna sprawa. Katalizator, o to chodzi. Nawet nie mamy za bardzo jak mu założyć więcej trucizny teraz. Nieważne, mamy. No i katalizator oczywiście. Wchodzi. Brońmy się dalej. On pada na pewno w następnej turze. Nie ma szans, żeby tego więcej przeżył. I tak nic nie robi teraz. No już go dobijmy.
Poszło naprawdę nieźle. Bomba dymna, ucieknij z walki, nie działa na bossów, nie zyskujesz łupów. Ooo, fajne. Ale mamy lepsze. Takie, mamy takie bardziej na bossa zdecydowanie mikstury, a tędy właśnie mamy tylko jedną walkę z przeciwnikiem, nie musimy raczej jej umijać, sądzę, że damy z nią radę bez problemu. Więc ja tą miksturę oleję. Co tu mamy? Nic ciekawego, kompletnie nic. Nic nie biorę. Nie podobają mi się te karty. I tak jak mówiłem, uleczyliśmy się po raz kolejny. Znowu wykuwamy sobie jakąś kartę. Tak jak mówiłem, no chyba te karty bloku będziemy teraz ulepszali, chociaż jeszcze ulepszyłbym widmowego zabójcę. Czasem się zdarza, że nie jesteśmy w stanie wszystkich kart zagrać, gdy mamy kartę za 2 punkty energii na ręce, więc ulepszmy to, a tą kartę akurat chciałbym zawsze zagrywać, bo jest zbyt dobra, żeby tego nie robić. Zabutelkowany grom. Przy podniesieniu wybierz kartę umiejętności, na początku każdej walki ta karta będzie na twojej ręce. Widmowy zabójca jest nawet niezłą kartą na start. Tanie ostrze jest niezły na start. Odkrywanie. Szczerze mówiąc nie wiem. Marazm też jest niezły na start. Bo na starcie mamy 10 punktów bloku, więc podczas walki z bossem, nawet jeżeli on zacznie atakować, to możemy pierwszą turę po prostu poświęcić na zrzucenie jego siły do końca walki. Więc ja chyba wezmę marazm. O, a tu byśmy mieli jeszcze dodatkowe obozowisko. Dobra, już nieważne. Nawet nie zwróciłem uwagi na to, którą stroną idziemy. Krypta czerwonej maski. Po drugiej stronie wytłumaczonej ścieżki zauważasz misternie ozdobioną kryptę. Po dotarciu do niej twoje oko przykuwa otwór na złote monety z wydrapaną powyżej inskrypcją. Niestety zupełnie nieczytelną. Nie rozumiem. Załóż czerwoną maskę. I co, za darmo otrzymam złoto? A i tak nie mam sklepu po drodze. Znaczy tu mam sklep, jeżeli bym poszedł. Dobra. A, nie możemy otrzymać złotych monet. Nieważne, nawet w ten sposób nie możemy otrzymać monet. Ja myślałem, że nie możemy otrzymywać złota po walce z przeciwnikami. O nie, tylko nie on. Tylko nie on, jak ja tego sferycznego strażnika nienawidzę. Już wiem, na kogo leci marazm oczywiście. Wszystko inne odrzucam, szukałem kart za zero w tym momencie. Nie chcę tracić energii. I świetnie, neutralizacja. Hard mu zbijmy, czym prędzej. Cios w plecy leci na ciebie. Wybuchowca też trzeba dosyć szybko zabić. I zastanawiam, czy zagrać nóż, czy już ten marazm. Chyba zagram jeszcze nóż. Bo jest zbyt dobrą kartą, żeby tego nie robić. Marazm na ciebie, kolego. On bije kilku... O Jezu, jestem debilem. Zapomniałem, że on ma ten hard. Znaczy widziałem, że ma hard, myślałem, że mu zbijemy już tym pierwszym. Zapomniałem, że ma 2 punkty hardu, a nie jeden. Ojejciu. No nic, no. Gramy, jak gdyby się nic nie stało. Powalenie za darmo. Ale tak naprawdę, czy mi się opłaca to zagrywać, tak mu nic nie zrobię. On jeszcze nie... A, nie traci bloku. No to trzeba to zagrać. Odkrywanie. Co tu będziemy mieli? Na początku swojej tury dobierz jedną kartę i odrzuć jedną kartę. Szpikulec jest fajny. Zostawmy szpikulec. No dobra. Dobijmy cię po prostu, tak? 7 punktów obrażeń to niedużo, ale ja bym ciebie najpierw też zabił, bo ty mi będziesz zmniejszał, jeżeli się nie mylę, ilość bloku, jaką otrzymuję z kart. Więc skupmy się na tobie. To się opłaca bardziej użyć jak tego. A nie, ty oszołomienia wrzucasz. No to akurat oszołomienia też są nieprzyjemne. A ty mi zarzuciłeś właśnie 5 punktów kruchości, tak sobie znikąd. Aha. Fajnie. Boże święty. Dobra. Lecimy z kartami za 0. Salto w tył z chęcią też. Chyba zagram po prostu przeszywający jęk, żeby się nim nie przejmować. Jak on już zostanie sam, to raczej nie będzie nam sprawiał większych problemów. Więc zróbmy tak. Zróbmy tak. Tak. O, i jeszcze nożyk możemy sobie zagrać. Albo dobić tego przeciwnika, albo zagrać smugę i nie stracić bloku. Nie, i tak stracimy blok cały. Dobra, no zagram po prostu kolejny nóż. Dużo obrażeń nie otrzymamy.
A i tak, no, zapominam ciągle, że przecież się wyleczymy, ja tymi obrażeniami się nie muszę przejmować. W obozowisku się leczymy. 18 punktów obrażeń mogę otrzymać, jest luzik arbuzik. A, ja nie zagrywałem terroru, tylko marazm, kompletnie zapomniałem, myślałem, że terror zagrałem. A może to i dobrze nawet. Terror na niego jest chyba ważniejszy, więc obrażeń teraz na niego będziemy mogli wrzucić. Nie możemy się za bardzo obronić, co mi się nie podoba. No ale... Tak jak mówiłem... I tak się wyleczymy. 7 punktów obrażeń to jest nic, a jego zabijamy już w tej turze. Jeżeli się nie mylę, dobiję go trucizna, ale wolę i tak nie ryzykować. Dobić go ręcznie. Trucizna z plusem. Koszmar, wybierz kartę. W następnej turze dodaj 3 kopie tej karty do ręki. Zastanawiam się nad jednym, czy to zagranie tego kilkukrotnie będzie nakładał się ten bonus od obrażeń. Jeżeli tak, to to jest świetne. No nic, ten koszmar i tak zagram. Znaczy wezmę, bo to jest chyba najlepsza karta stąd. Punkty trucizny też są niezłe, ale koszmar naprawdę może nam w pewnym momencie wygrać grę. Dobra, lecimy po nieznajomych ścieżkach, po znakach zapytania i lecimy na bossa. Nie mogę już przywracać PZ. Czemu w tym momencie? No ale wszystkie karty ulepszyć to byłby niezły bonus. A dużo zdrowia tak naprawdę nie straciliśmy. No. Może być. Ulepszmy wszystko. Szczególnie, że to już jest tak naprawdę koniec podejścia. Przy podniesieniu ulepsz dwie losowe karty umiejętności. Świetnie. Jakbyśmy mieli co ulepszyć. Oj, oj. Nadrabiasz na sterczącą z ziemi tajemniczą kościaną sferę. W wnętrzu znajduje się otoczony zjawiskową poświatą obiekt. Podczas gdy ciekawość każe ci zajrzeć do środka, spostrzegasz kilku nieruchomych wartowników uważnie pilnujących sfery. Jakbym miał mógł się leczyć, to bym z chęcią zawalczył. Teraz nie będę ryzykował. Co się dzieje w obozowisku, w którym nie mogę nic zrobić? Nic nie mogę zrobić, po prostu, okej. Dobra, walka z bossem. No nie, znowu do Nutany. Jeszcze mają 2 punkty hartu, ale beznadzieja. No to tak, marazm się w tym momencie nie przydaje. Przeszywający jęk jest dobry, bo zrzuci im hart. Może zostawimy to? Odrzucę noże, rzucę im jęk, oni wtedy stracą punkty hartu i marazm zarzucę na jednego z nich. To nie jest głupi pomysł. Okej. Okay. Hart stracony, cios w plecy, niech leci w Donutana. Na Donutanie się skupimy w ogóle z obrażeniami, a marazm zarzucimy na Cleo. I będzie naprawdę git. Mam taką nadzieję, zobaczymy jak pójdzie. Nie wiem tylko co robi ten klucz, czy to nie pozwala nam walczyć z tym sercem na końcu? Chyba tak. Oni sobie siłę jeszcze zwiększają, kurde. Ale beznadziejne karty. Zadaję 6 punktów obrażeń za każdą kartę ataku zagraną w tej turze. O, to akurat nie jest takie złe. Też tu nie mamy za dużo nawet kart. No nic. Obrona, smuga. Blokujemy się i tyle. Osłabienie ma Cleo, trzeba to też zmienić. Ona ma mniej punktów siły jak ten Donutan. Nie mogę mówić, co to są za głupie nazwy na niej w ogóle, kto to wymyślił? Ojej. Nie mam jak się obronić w tym momencie, ale to nie problem raczej. Tyle punktów ważnych, to ja mogę przyjąć. Okej, okay, czekamy. No nic nie mogę zrobić, niestety. Jak nigdy naprawdę się nie trafiła żadna karta do bloku. A, i ten Donutan chyba też jest lepszym przeciwnikiem do zabicia, bo on zwiększa siłę obu. I nowy zabójca, oczywiście, że to gramy. Powalenie teraz możemy zagrać na dowolnego przeciwnika. Uuu, złej kolejności. Terror, kompletnie zapomniałem. Mimo wszystko, wolę na Donutana zarzucić terror. Im się szybciej pozbędziemy jednego, to drugie już nie będzie sprawiało większych problemów. Trujące zginięcie, oczywiście.
I co teraz? Czy chce się po prostu bronić? Chyba nie. Chyba bym jeszcze raz uderzył w coś. Wybierz kartę. W następnym turze daję 3 kopie tej karty do ręki. Ale chyba musiałbym kartę stąd wybrać, więc troszkę słabo. No nic, ja zagram... O nie, ty zajesz 12 razy 2, a nie 12 po prostu. Jestem głupi. Gramy obrony, nieważne. troszkę źle wykalkulowałem to. Nie powiem. A Cleo zakłada pancerz. To nie jest jakieś straszne, szczerze mówiąc. Bo bardziej mnie denerwuje to zwiększanie siły. Kolejny nożyk. Oczywiście, że gramy salto w tył. Neutralizacja. Kolejne dwie tury byśmy mieli spokój z Cleo. Ale to zadaje podwójne obrażenia, więc lecimy. I dużo nawet tutaj bloku zyskamy. No ale tak, ten blok zostanie z nami na kolejną turę, bardzo fajnie. Szkoda troszkę, że karty się trafiły słabe. Nie mieliśmy zbyt dużo kart do zadawania obrażeń, a mieliśmy podwójne obrażenia akurat w tej turze, no. Trochę nie fart. 14 razy 2, no już robi się powoli nieciekawie. Nożyk gramy. Kolejny nożyk. No i tak naprawdę obronę zagram i odrzucę oszołomienia i wezmę inne dwie karty. Nie są jakieś genialne, ale no, mogą być. Zabijemy cię? Nie, nie zabijemy cię niestety. Nawet z pomocą płynnego ognia cię nie zabiję. A szkoda. Niestety ta wrażliwość nie zwiększa otrzymywanych obrażeń na przykład od mikstur, bo wtedy byśmy go chyba dobili, jeżeli się nie mylę. Odkrywanie lecimy. Nie wiem, czy chcę kolejnego widmowego zabójcę, ale jest za darmo, więc na pewno go chcę. Tu bym się już troszkę pobronił, a nie za bardzo mam czym. Zagrano dwie karty. Czyli zadajemy 18, tak? Nie, 13? Nie rozumiem. Ale dziwnie to zliczone jakoś. Ale słabe są te karty, no. Przeumieram zaraz. Nie mam żadnej karty do bloku, ale beznadzieja. No nic. Odrzućmy oszołomienie, może się trafi coś do bloku. Czemu nie zyskałem karty? A to jest kolejna karta, którą zyskałem, okej. Zadaję 15 punktów obrażeń za każdą kartę ataku, czyli jego już dobijamy na pewno, tak? Tak, okej. Troszkę nie rozumiałem tego opisu, a raczej tego, co się pojawiało, ale nic. Nie fajnie, naprawdę nie fajnie. Jeżeli ja mam walczyć z kolejnym bossem po tych bossach, to jest bardzo źle. Ja mam jeden punkt zdrowia. Dobra, lecimy. Trujące dźgnięcia. I nadal żadnych kart prawie na obronę, no. Podwójne obrażenia zadajemy teraz. Przy bardzo dobrych kartach jesteśmy w stanie ją zabić. Mimo wszystko wolałbym nie ryzykować, po prostu się obronić. Mimo wszystko, no wyliczmy to. To dodaję 26, 28, 28. Czyli po 30 prawie. 4 punkty trucizny jeszcze. Salto w tył zagrajmy. No nie mamy. Jak zadać tych wrażeń? Ale nie, płynny ogień chyba już załatwi sprawę. Tak, płynny ogień załatwi sprawę. No i super. Teraz co się dzieje z tymi kluczami? Czy ja będę walczył z tym sercem? Nie rozumiem. Zaczynasz tracić przytomnie, wewnątrz siebie czujesz nagły przepływ energii, która pobudza cię do działania. Serce wycofuje się ku górze, na jego miejscu pojawiają się duże drzwi. Podejdź do drzwi. Okej. Coś otworzyliśmy. Cieszę się, że wziąłem te klucze. I nawet wyszło nasze nam podejście, ale ciekawe, co to w ogóle jest. Nie mam naprawdę zielonego pojęcia. Serio? Jeszcze jeden akt? Ta gra jest jeszcze dłuższa? O dobra, jakaś króciutka. Już myślałem, że będę to nagrywał jeszcze do 2 godzin. Świetnie, obozowisko, na którym nie możemy się leczyć. Genialnie, mamy jeden punkt zdrowia. No to już widzę. O, jeden punkt zdrowia i dwa punkty... dwie monety. Świetnie. Powiem wam, że jeżeli wiedziałbym, że tak będzie dalej, to nie wziąłbym tego, co nie pozwala nam się leczyć. Ale głupota. O, co to jest?
Umieramy. Nie chcę nic mówić, ale umieramy w tym momencie. Atak od tyłu. Zadaje 50% więcej obrażeń, gdy atakuje cię od tyłu. Aha. Ale tu już jest napisane, że to są te obrażenia, czy jeszcze muszę sobie sam liczyć? Nie mam zielonego pojęcia. Czy jesteśmy w stanie w ogóle... Atak od... Co jest? Nie rozumiem. Czy jestem w stanie w ogóle przeżyć? No jestem w stanie przeżyć to. Ale sądzę, że nie na długo niestety. Jeszcze mi siłę zmniejsza, świetnie. Ten mi poparzenia zarzuca. 3 razy 3. No jestem w stanie nadal to przeżyć. Nie, nie jestem. Rzućmy to. Odkrywanie. Kiedykolwiek zagrasz kartę podczas swojej tury, cel straci 3 punkty zdrowia. To jest niezłe. Skupmy się na jednym może. Tarcza iglicy, włócznia iglicy. Kurde, no to też na kim się skupisz? Na niego zarzuciłem wrażliwość, więc nie za bardzo mam wybór. Tylko teraz tak, on zadaje zwiększone obrażenia, bo bije od tyłu. A, czyli muszę w jego stronę się obrócić, jeżeli dobrze rozumiem, tak? Tak. Okej. Czyli teraz żyje. Jeszcze. Ale tragedia. No to jest nie do zrobienia, ale mimo wszystko postaram się. Mimo wszystko... O nie... Oho! Chyba kogoś tutaj porąbało porządnie. Dobra, jestem w stanie zagrać wszystkie karty. Czy wystarczy mi bloku? Być może. Troszkę za późno, ale no nic, starczy mi bloku. Jeszcze jedną turę przeżyję. Śmieszna walka, naprawdę ciekawa w ogóle. Ale... No też bez ulepszenia tak naprawdę kart, nie wiem jakby mi wyszła walka z ostatnim bossem. Ja zostałem na jednym punkcie zdrowia, być może w ogóle bym z nim nie dał rady tego przeżyć. Może to i dobrze, że... ulepszyłem te karty. Smuga jest genialna w tym momencie, kolejne salto w tył. Powalenie idzie na ciebie, ale to na sam koniec. Więc na razie zarzucimy, rzuć tyle. Nie. Muszę to zagrać. Inaczej się od ciebie odwrócę. A może to i nawet dobrze? A nie. Ty masz blok, którego nie zbiję, więc taki lecimy w ciebie. Koniec tury. Blok zostanie na kolejną turę. Jak ja z nimi wygram, mając jeden zdrowia, to będę w szoku. Te poparzenia też jak dostanę na rękę, muszę na nie uważać. O, obaj biją naraz. No to już chyba koniec naszej walki. Ty bijesz 50% zwiększone obrażenia. No i tak chyba będziesz lepszy do zbicia niż ty. Jak do ciebie się odwrócę, to już ty w ogóle mi zadasz kosmiczne obrażenia. Mimo wszystko mogę zrobić tak. I chyba teraz lepiej się odwrócić do ciebie właśnie. Widmowy zabójca. Obrona. A czemu przeszło na niego ta garota, a nie została też na nim? Dziwne, mi się wydaje, że powinno zostać na obu. A, efekt zanika. Ja myślałem, że to do końca walki trwa w ogóle, a to tylko do końca tury. No to w ogóle zmienia postać rzeczy. Jest ocalały. Jestem w stanie cię zabić? Chyba jestem. Jestem w stanie cię zabić. Na dodatek jestem w stanie się wybronić, co jest ciekawe. Mogę to odrzucić. Ciekawe. Jak ja tu daję radę, to nie mam zielonego pojęcia. Świetnie, nic nie robisz w tym momencie, więc to jest dobra tura na zadawanie po prostu dużej ilości obrażeń. No już zagrajmy, to odrzućmy. I smuga, świetnie, zostanie z nami blok na kolejną turę. Będziemy mieli 20 punktów bloku na start. 6 razy 3, 18 punktów
obrażeń. Sporo, ale no to jest... Tyle, że się wybronimy. Oczywiście truciznę zarzucamy. Nóż za darmo. Salto zarzućmy. Odkrywanie. Ale wszystkie karty są słabe. Dodaj do sobą kartę umiejętności do ręki. W tej turze koszt wynosi 0. Albo ten punkt trucizny. Chyba ten punkt trucizny mi pozwoli szybciej tego przeciwnika dobić. Obrona nie zostaje z nami na kolejną turę, więc jedynie co mi zostanie to uderzenie go. I w kolejnej turze przy dobrych kartach jestem w stanie go zabić. Ale jeżeli się nie mylę, ja mam tutaj niezbyt dużo kart ataku na ręce. O. Czy to mu sprawi, że nie zada obrażeń? Ale nawet jeśli, ja mam poparzenia na ręce, które mnie zabijają. Kto pierwszy otrzyma obrażenia? Ja czy on? Ja. Kurde, no prawie, naprawdę prawie. Tryb wzniesienia poziom drugi został odblokowany. A to ciekawe, myślałem, że muszę, żeby go odblokować, muszę przejść przez te jakieś klucze. Nie wiem. Co odblokowaliśmy? Nawałnica ostrza. Odrzuć obecną rękę, za każdą odrzuconą kartę otrzyma jeden nóż. Spoko nawet. Nóż zadaje dodatkowo 3 punkty obrażeń. Oho, to jest bardzo dobre. Zyskaj 6 punktów bloku, zyskaj jeden nóż do... Dodaj jeden nóż do ręki. Też fajne. Naprawdę niezłe karty. No nic, ja kompletnie nie rozumiem, co się stało. Możecie mi napisać. Byłbym bardzo wdzięczny, a tymczasem bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się, mam nadzieję, że niedługo. Trzymajcie się i cześć!